Bonjour. No właśnie, i wszyscy już doskonale wiedzą, co dalej. ATP Cup, Serbowie pokonują Hiszpanię 2-1. Niesamowity mecz Rafy Nadala z Nowakiem Dżokowiczem. Tak naprawdę rozkręcił on się tak na dobre w drugim secie, no ale po prostu petarda i rozwiastuje naprawdę kapitalny Australian Open w wykonaniu tych dwóch panów, co nie zmienia faktu, że Rafa trochę w poprzednich meczach formą nie błyszczał, ale radził sobie z rywalami, czyli właśnie to, co go wyróżnia z całej chyba światowej czołówki też, że niesamowita siła mentalna u tego gościa. Serbowie pierwszymi mistrzami. Pierwszeństwo wiadomości dzisiaj zarezerwowane dla Aleksandra Orlikowskiego, który pokonuje Czecha Nowańskiego 6-4, 6-4 w finale dwójki juniorów w Bratysławie, pomścił Marcela Kabrowskiego i dzięki temu zwycięstwu i temu tytułowi znajdzie się w czołowej setce juniorów. Brawo, 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 jeszcze raz brawo, 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 brawo. Brawo też dla trenera Żurawia, brawo, brawo dla młodego, brawo dla rodziców, których też serdecznie pozdrawiam. Rewelacja, rewelacja. Hubert Hurkacz już mnie czuje, tutaj wojuje w Oakland i pokonuje Sonnego w pierwszej rundzie Włocha 7-5-6-3. Kacper Żuk odpada w pierwszej rundzie Challengera w Bendigo z piątym juniorem świata, 17-letnim Francuzem Majotem 5-7-4-6. No chyba po prostu nie zdążył się jeszcze zresetować mentalnie po bardzo dużym na pewno dla niego wydarzeniu w Sydney, ale trzymamy kciuki za dalsze występy. Thank you.